Czy Brazylia może zachwycić i czy fajne jest pływanie na kajcie? Czy faktycznie życie można zacząć po 40 i w jaki sposób zrobić z tego swego rodzaju biznes? Poznajcie Hanię. Hanię Zborowską. Cześć, Haniu. Cześć, bardzo mi miło. Naprawdę, Hania Zborowska-Neves. Jaka temperatura jest obecnie w Brazylii? Nie jest cały czas tak samo, czyli w okolicach 30. Także jest idealnie. Jest wiaterek, jest przyjemnie. Tylko mieszkać w Brazylii. Spektrum by Sportofino. Haniu, bardzo się cieszę, że mamy okazję się połączyć. U nas jest godzina teraz, no, podczas nagrania 15.15, będzie nieco inna podczas premiery, bo zawsze nasze odcinki wychodzą o godzinie 18.15. Jaka teraz jest godzina w Brazylii? Teraz jesteśmy na czasie letnim, więc jest godzina 10.15. 5 godzin różnicy między Polską a Brazylią. Okay, czyli jak my kończymy pracę, to ty niestety jesteś mniej więcej w jej środku. Dokładnie tak. Jak ja wstaję rano, to już dostaję milion wiadomości od ludzi z Polski, którzy już są wkurzeni, którzy już mnie... dlaczego jeszcze żeś nie wstawiła czegoś? Ja mówię, człowieniu, u mnie jest 6 rano, daj żyć. Więc no, jak pracuję się z Polską, to muszę się liczyć z tym, że będą do mnie dzwonić już ludzie o godzinie 6 rano, turbo wkurzeni, no bo u was już jest przecież co, 11. Ania, chciałbym podzielić się na kilka bloków naszą dzisiejszą rozmowę. Oczywiście będziemy rozmawiać na temat Brazylii, na ten temat, jak tam jest, jak jest u ciebie, jeżeli chodzi o w ogóle taki lifestyle, jak się żyje w samej Brazylii, co można dobrego zjeść, co można fajnego zobaczyć, no i czy można popływać na kajcie, co na pewno zainteresuje dużo osób. Ale chciałbym też porozmawiać o tobie i o takiej twojej przemianie i realizacji ciebie jako kobiety pełnej pasji i chętnej wrażeń. Oglądając twój kanał na YouTubie, a tam też jest mnóstwo followersów, bo około 13 tysięcy, pomijając już sam Instagram, gdzie jest w około 170 tysięcy, to już jest naprawdę bardzo imponujący wynik, to w tym filmiku wprowadzającym wzruszona, i ja widzę szczere łzy i taką szpileczkę w gardle. Mówisz, słuchajcie, dzięki wam to zrobiłam i po 40 zaczynam nowy etap w swoim życiu i realizację swojej pasji. Opowiedz naszym widzom i słuchaczom, jaki to jest nowy etap? Generalnie w bardzo dużym skrócie, ja nigdy nie wiedziałam, co chcę robić w życiu. I miotałam się strasznie, bo i w liceum poszłam do klasy ogólnej. Ani nie byłam dobra z polskiego, ani nie byłam jakaś wybitna z przedmiotów ścisłych. I tak naprawdę jedyna rzecz, która mi zawsze wychodziła, to kontakt z ludźmi i języki. No i poszłam na prawo potem, na tym prawie totalnie w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. No i potem, jak już byłam w Brazylii, to tak, z moim dyplomem prawnika, to w Brazylii to w ogóle po nic, ten dyplom. No i weszłam w nieruchomości naturalnie, dlatego że mój były mąż razem z teściową mają agencję pośredniczącą w sprzedaży, wynajmie nieruchomości. Pracowałam w tym przez 14 czy 15 lat i w pewnym momencie po prostu poczułam, że się wypalam, że już tego nie dźwignę dłużej i zaczęłam nagrywać na Instagramie filmiki po prostu pokazujące macierzyństwo i moje życie i to bardzo, bardzo, bardzo chwyciło. No i stąd jakby przyszli ci wszyscy obserwatorzy, którzy, w ogóle to jest dziwne też dlatego, że ja mam 97% obserwatorów, to są kobiety. A umówmy się, kobiecie trochę wilkiem z reguły, a okazuje się, że z jakiegoś powodu dziewczyny... To jest rzeczywistość. Ale okazuje się, że właśnie moje followerki stoją za mną murem, co jest oczywiście super miłe, dlatego że ja zawsze się raczej przyjaźniłam z facetami, a nie z dziewczynami. No i następnie przyszedł ciężki moment w moim życiu, rozwód. Ale przed rozwodem zgłosił się do mnie wtedy jeszcze TVN, żeby nagrać program o mnie. I ja po prostu jak stanęłam pierwszy raz przed kamerą i nie musiałam udawać, żeby być aktorką, być kimś innym, tylko mogłam być sobą i robić coś przed kamerą, będąc sobą, to się okazało, że to jest po prostu to jest to. Zaczęliśmy program, przyszła pandemia, wszystko szlak trafił. I po rozwodzie, kiedy było mi strasznie, strasznie ciężko,
Postanowiłam postawić wszystko na jedną kartę. Doszukałam sponsorów. Razem z moim serdecznym przyjacielem Bartkiem Bandą postanowiliśmy zrobić nasz program na YouTube'a właśnie. No i 3 lutego wypuściliśmy zapowiedź programu i potem, żeby nie było za łatwo, zaczęła się wojna na Ukrainie. Więc za każdym razem, jak ja się śmieję, że jakby trudniejszych warunków nigdy nie miałam do wypuszczenia programu. Ale zażarło, prawda? Ale tak, jest na szczęście się bardzo dobrze ogląda, chociaż YouTube jest ciężkim takim nośnikiem, powiedziałabym. Dlatego, że no YouTube'a to ludzie wchodzą, jak już muszą wejść w tego YouTube'a. Jak jest coś leci w telewizji, to czasami po prostu leci i wtedy przypadkiem ktoś na to trafia. Mój program trzeba po prostu odpalić. No ale na szczęście się dobrze ogląda. Bardzo teraz właśnie planujemy drugi sezon. Uważasz, że właśnie z YouTube'em jest nieraz łatwiej niż z telewizją, że mamy telefon w ręku i scrollujemy i coś możemy zobaczyć, a jednak telewizor trzeba włączyć? Wiesz co, tak i tak i nie. To są jakby, ja na Instagramie ja mam w okolicach tygodnia 20 milionów wyświetleń. Więc jeżeli ja wrzucam kawałki programu na Instagrama, to on się bardzo dobrze ogląda. W sensie, no to są takie, wiesz, przeciętnie moje stories ogląda około 60, 70, czasami 90 tysięcy osób. Jedną, wiesz, klatkę 15 sekund. To jest, wiesz, to jest taka oglądalność jak Dzień Dobry TVN w sobotę. Rozumiesz, wiesz, to jest potęga. Bo jest potęga. A ja wcale nie mam przecież aż tak mocnego Instagrama. Wiesz, moja siostra ma 500 000 obserwatorów, tak, coś około. Więc wyobraź sobie, jakie ona ma zasięgi. Więc to jest niewyobrażalne dla mnie. Że każdy ma szansę. Że tak naprawdę, jeżeli masz pomysł, jeżeli masz kreację no i ten zapał w sobie, no to możesz. W tej chwili na Instagramie wybić się już jest ciężej, natomiast TikTok, który ludzie szaleją na TikToku i to będzie kolejna, jakby już jest maszynka do zarabiania pieniędzy, więc jeżeli ma się pomysł, no to na pewno w Polsce jest się łatwiej wybić niż na przykład właśnie w Brazylii czy w Stanach. Jak ty jako osoba, no już wiemy, kobieta po 40, chociaż tutaj myślę, że... Nie, no mam 40 lat jeszcze ciągle. Dobrze. Proszę mi nie mówić, że po 40, jestem w trakcie 40. W procesie. Dobrze, ale myślę, że wszyscy nasi widzowie będą mocno zdziwieni, że to jest faktycznie już 40 czy 40. Wyglądasz zdecydowanie młodziej. To jak patrzysz... jako no, takie zwierzę social mediowe na TikToka. Czy ty pojmujesz to medium? Bo ja jako 34-letni facet już nie mogę nie momentami dogonić. TikTok na początku, ja w ogóle patrzyłam na to, wiesz, moje dziecko starsze, ona wtedy miała 7 lat i miała lekcje online. Okazało się, że zamiast uczestniczyć w lekcjach online, odpaliła sobie konto na TikToku, założyła maila, otworzyła konto na TikToku i zebrała 10 tysięcy followersów w przeciągu niecałego miesiąca i nagrywała filmiki. Więc ja byłam zszokowana, dlatego że no, nie spodziewałam się, że moje dziecko jest w stanie jakby zrobić tego typu akcje. I ona po prostu ona nagrywa genialne, absolutnie genialne rzeczy. I ja zaczęłam się temu przyglądać. Wiesz, w TikToku trzeba być bardziej kreatywnym niż na Instagramie, bo TikTok wymaga od ciebie większego szaleństwa, tak mi się wydaje. Ja jak znajdę fajnego TikToka i coś, co mnie zainspiruje, no to robię takiego TikToka i on ma, wiesz, 500 tysięcy wyświetleń na przykład, jeden TikTok. I jest śmieszny, wiesz, i ludzie, tylko że jakby mi jest ciężko cały czas zrozumieć, jak ja bym... Bo wiesz, nagrywanie śmiesznych filmików jest spoko, jest fajne i to jest takie... Ale
ja lubię coś przekazywać na moim Instagramie na przykład, więc może po prostu jestem za stara na TikToka, a może po prostu powinnam przenieść to, co robię na Instagramie na TikToka i może by to chwyciło. Nie wiem, muszę to przemyśleć. Natomiast nagrywanie samych śmiesznych filmików czy podkładanie głosu totalnie jakby, no nie. Śmieszny filmik dam raz na miesiąc i jest okej. Okay. Mamy przerobiony trochę ten temat social mediów. Też może to jest wytłumaczenie dla niektórych tych, którzy zastanawiali się, skąd ciebie kojarzą, ale nie mogli do końca przypiąć. A teraz w ogóle, skąd ta pasja do samego podróżowania się wzięła? Czy to już od czasów, nie wiem, młodzieńczych? Czy ta pasja powstała, odnalazła się w sobie nieco później? To ja zawsze lubiłam podróżować. Myślę, że nie ma osoby, która nie lubi podróżować. I dla mnie w podróżowaniu, oprócz tego, że rzeczywiście uwielbiam dobrze zjeść, jest i poznawać właśnie, wiesz, nowe żarcia i tak dalej, to jest jakby zdecydowanie tak. Natomiast ja najbardziej w podróżowaniu lubię poznawać ludzi i poznawać ich kraj poprzez ich historię. Nie wiem, czy to ma dla ciebie sens. I historię konkretnych ludzi, tak? Którzy stanęli na twojej drodze. Tak, i czy to będzie taksówkarz, czy to będzie, no nie wiem, pani ktokolwiek, tak? Dokładnie tak. I jak ja dostałam program w TVN-ie, to troszeczkę się to o podróżach, to wzięło się to stąd, że po prostu mówię biegle w czterech językach. Więc tak naprawdę od Europy, że tak powiem, w lewo dogadam się wszędzie. Wszędzie. I to jakby i ojczystym językiem. Od Europy w prawo już będzie gorzej. Stąd się to wzięło, że jakby ja, oni mnie wzięli dlatego, że po prostu jestem w stanie się z każdym dogadać. Ja uwielbiałam podróżować zawsze, tak? Mieszkałam na stałe w Hiszpanii przez rok, półtora. Przeprowadziłam się potem do Brazylii i tak naprawdę ja jestem w stanie się zaklimatyzować w każdym miejscu, do którego przyjeżdżam. W sensie, czy to jest ciepły kraj, czy zimny? Tak. Tak. To mi w ogóle nie robi różnicy, natomiast dla mnie największą różnicę robią ludzie. I póki co... Jedyny kraj, kraje, w których nie mogłabym się chyba zaklimatyzować, to jest Turcja, bo byłam w Turcji, nie wiem, tam 25 lat temu, jeszcze będąc w liceum. Boże, to jak to brzmi strasznie. Nie, 20 lat temu. 18. Będąc w liceum. I pamiętam, że to było dla mnie totalnie nie do przejścia, od jedzenia po w ogóle wszystko nie byłam w stanie się tam odnaleźć, ale może dzisiaj bym się odnalazła już, ponieważ mieszkałam w tylu różnych kulturach. Także ja, dla mnie podróże to jest po prostu i poznawanie nowych ludzi to jest jedno z najbogatszych doświadczeń. Mamy tę Turcję, którą powiedziałaś, że no nie. A to wymarzone miejsce na ziemi, czy właśnie się w nim znajdujesz, czy jeszcze szukasz? Albo do czegoś innego dążysz? Ja bardzo lubię mieszkać w Ameryce Południowej. Uwielbiam Brazylię, uwielbiam Brazylijczyków. Uważam, że oni są bardzo specyficzni, ale można się ich nauczyć. Bardzo lubię być w Dominikanie. Na północy Dominikany bardzo. Byłam tam dwa razy i za każdym razem czuję tak, jakby tam jakoś inaczej się czuję. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale nie wiem, czy bym była w stanie tam mieszkać, natomiast jest to coś tam, że sprawia, że po prostu ja kwitnę tam. Ja bym mogła wszędzie tak naprawdę mieszkać. Jakby od Europy na wschód nie było kraju, który by mi się nie podobał, nazwiedziłam już praktycznie chyba. Ale wymieniasz te kraje najczęściej, które mają i ciepły klimat. Co myślę, że w jakiś sposób przekłada się na ludzi, na ich otwartość, na ich uśmiech? Jak postrzegasz Skandynawię, gdzie no, jest pogoda no, znacznie inna niż na przykład w Brazylii i mówi się o tej takiej przeokropnej powściągliwości?
Ja nie znam, nigdzie nie byłam na północy od Polski, nigdy. Natomiast znam kilka osób, poznałam, mieszkałam razem z dwoma dziewczynami, jedna była z Norwegii, druga z Finlandii. Mieszkałam z nimi w Hiszpanii i były super w ogóle otwartymi dziewczynami i nie było z nimi w ogóle żadnego... Otworzyły się dzięki hiszpańskiemu słońcu. Nie, wiesz co, myślę, że to jest po prostu typ człowieka. Z Niemcami bym się nie dogadała. Mhm. A co, za bardzo w punkt? Tak, dla mnie za bardzo jest właśnie wszystko takie poukładane. Ja troszkę lubię, jak jest, można sobie tutaj... No to są wszystko, mam wrażenie, te takie elementy związane jednak z ciepłym klimatem. Może tak. No ale na przykład Włochy. No Włochy mają 4 pory roku. Byłam wielokrotnie. No i Włosi są, nawet ci z północy, z gór, są super otwarci i mili i tacy właśnie południowi. Zdecydowanie tak. No dobrze, ale w takim razie podróżując, wymieniając te kraje i skupiając się na słonecznych przestrzeniach, Brazylia. Jak się żyje w Brazylii? Bo z jednej strony, przynajmniej to jest moje takie wrażenie, że z jednej strony widzimy piękne krajobrazy, piękne scenerie, słońce, które na pewno rozgrzewa. Brazylia nam się kojarzy z karnawałem, z bardzo takimi strojami, które robią efekt wow, z sambą, z salsą. No a z drugiej strony to jest też dużo przestrzeni, gdzie jest bieda, prawda? To jest tak. Brazylia jest wielkości Stanów Zjednoczonych, jeżeli by wywalić, nie wiem, Alaskę i Hawaje. To jest, wiesz, to jest ten sam rozmiar. Brazylia jest prawie rozmiarów Europy. Więc to jest trochę tak, jakby, wiesz, tak jakby się pytać, jak się mieszka w Europie. Okay. Wiesz, to jest trochę na tej zasadzie. Na północnym wschodzie Brazylii, gdzie ja mieszkam, ja mieszkam chyba 3 stopnie pod równikiem w Fortalezie w stanie Ceará. Całe życie tutaj mieszkam, znaczy całe życie moje brazylijskie tutaj mieszkam, czyli od 16 chyba lat. I generalnie jest tak, północny wschód jest dużo mniej rozwinięty niż południe Brazylii. Przez południe już rozumiem jakby São Paulo, wszystko co jest od São Paulo w dół, czyli na północ, tak? Południe. Więc São Paulo, Rio są... São Paulo to jest taka praktycznie stolica, tak? Bo stolicą jest Brasilia, natomiast no, São Paulo to jest największe miasto w Brazylii, gdzie no, wszystko się dzieje. Rio to jest drugie, jeżeli chodzi o ważność, miasto, bo tam znowu telewizja, gwiazdy i tak dalej. Rio słynie właśnie z samby, z karnawału, z fawel. São Paulo też ma dokładnie to samo, czyli są fawele i są ci bogaci. Jest takie bardzo duża różnica między najwyższą klasą i najniższą, aczkolwiek od jakichś 10-12 lat w Brazylii najprężniej rozwija się klasa średnia, więc te różnice między biednymi i bogatymi są coraz mniejsze. Północny wschód Brazylii jest praktycznie jest najbiedniejszy. Natomiast tutaj bardzo cierpimy na suszę. Natomiast żyje się tutaj, no jest, wiesz, inna jakość życia. Jak jadę do São Paulo, to blisko jest, jeżeli spędzę 40 minut w samochodzie. Ja w moim samochodzie przejeżdżam najwyżej 4 minuty. Tutaj i dojeżdżam wszędzie w Fortalezie, a Fortaleza jest wielkości Warszawy. Dlatego, że mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie jakby wszystko jest blisko. Szkoła moich dzieci na piechotę, supermarket praktycznie na piechotę, siłownia praktycznie na piechotę, robota przez ulicę, więc jak wszystko jest bardzo blisko siebie. No i dla mnie to, co jest wspaniałe w mieszkaniu w Brazylii i na północnym wschodzie, to to, że ja mam wakacje przez cały rok. Tak mówiłam zawsze, że mi się, jak widzę palmę, to mi się ta palma kojarzy właśnie z wakacjami. No ja patrzę przez okno i mam palmę. Mam ocean, w Fortalezie są dwie plaże.
Jedna plaża to jest taka plaża, gdzie się chodzi kąpać, jest 150 barów jeden obok drugiego, full service i tak dalej, a druga plaża to jest taki boardwalk na zasadzie Miami, gdzie się wchodzi, żeby być zobaczonym i żeby zobaczyć innych. Mall of Sopocie. Tak, a Monciak. Więc to trochę jest tak, wiesz, do jednej plaży mam samochodem 7 minut, do drugiej plaży mam 4 minuty, więc to jakby nie patrzeć jest bardzo, bardzo fajne, no bo no jest co robić w weekendy po prostu. Ale to też ten opis, mnogość atrakcji, ich bliskość, ta namacalność powoduje, że jak tu się nie uśmiechać? Nie, no jest, wiesz co, jest, Brazylia jest fajna w ogóle, Brazylijczycy są fajni, przez Brazylijczycy myślę, mam na myśli i kobiety, i mężczyźni, są otwarci, wyluzowani, nie ma takiego, w Polsce jest trochę tak, że ja przylatuję do Polski, już na lotnisku już mnie ktoś obcyndoli, że tutaj wózkiem babo gdzieś wjechała, zabierz mi to dziecko i tak dalej, a w Brazylii tego w ogóle nie ma, ludzie sobie pomagają, jak jest gdzieś dziecko małe i wyje, to raczej podejdą, żeby pomóc, a nie będą patrzeć spod ełba, żeby tylko ta baba koło mnie nie usiadła. Więc to jest bardzo fajne w Brazylii, naprawdę. No i cały czas tu są imprezy, cały czas. Więc jeżeli ktoś lubi imprezować, to musi się bardzo pilnować. To i wszystko właśnie w tematach takich salsowo-sambowych? Nie. Samba jest samba i odmiana samby, czyli takie pagodzi to się nazywa. To raczej jest grane w Rio i w Salwadorze. Tak najbardziej znane miejsca, gdzie fajnie, grają właśnie te dwa rodzaje. A już się ruszam, tak. Ja tak właśnie, moja siostra zawsze mówi, że w moich programach ja cały czas gestykuluję i że to jest takie nieprofesjonalne, ale ja to mam we krwi, co ja mam zrobić, że ja się już tak nauczyłam, że gestykuluję, więc... Możesz cały czas się ruszać. Nie mam zamiaru przestawać. Więc natomiast jeżeli chodzi o północny wschód, tutaj gdzie ja mieszkam, no to bardziej jest kultura foho. Foho to jest rodzaj muzyki, takie trochę coś pseudo nasze disco polo. I też się tak tańczy w parach jak disco polo i w ogóle. Trochę taki weselny klimat. Trochę tak, tylko foho się teraz zrobiło takie a la disco polo. Bo kiedyś była tradycyjna muzyka stąd, która absolutnie nie miała nic z disco polo wspólnego, natomiast teraz już weszły w to organy i fujarki i nie wiadomo co. Natomiast no to jest, to taka jest kultura. No. Natomiast muzyka jest taka różnorodność, jeżeli chodzi o muzykę. Brazylijczycy są w ogóle bardzo utalentowani. Oni pięknie tańczą w dużej części i mają słuch, co jest dla mnie bardzo dziwne, dlatego że ja mam dosyć dobry słuch, w sensie jakby nie fałszuję. Nie jest to żadne jakby słuch absolutny, nic takiego. Natomiast Natomiast absolutnie ja słyszę dobrze. No i jak ktoś kaleczy śpiewanie, to ja po prostu od razu mam takie... Masz ochotę kaleczyć siebie. Tak, dokładnie tak. Natomiast no, Brazylijczycy w dużej części bardzo dobrze słyszą i ładnie śpiewają. W sensie jakby nie muszą mieć głosu ładnego, natomiast śpiewają zgodnie i nie fałszują. Więc miałam takie dosyć duże zdziwienie. A myślisz, że tutaj znowu będę trochę tej swojej tezy bronił, albo przytoczę, że to, że jest taki ciepły klimat, że jest tyle słońca, to też daje im tę otwartość, żeby na przykład wyjść na ulicy i przy innych zatańczyć. Dla przyjemności, dla siebie, a nie na pokaz. W sensie, żeby ludzie tu tańczyli na ulicach? Czy mówisz o czy tym... To nie jest tak, że te wszystkie imprezy przenoszą się trochę na ulicę? Tam, gdzie ty mieszkasz? Wiesz co... Czy to tylko takie wyobrażania z... Zależy. Myślę, okay. Że to trochę zależy. W sensie jakby... Przesadziłem? Tak,
Tak, ale też bez przesady. Okay. Tak. W sensie jakby są miejsca, gdzie tego typu, no bo wiesz, oni sobie kupują generalnie samochód i w bagażniku zamiast mieć miejsce na bagażnik, to wrzucają po prostu stereo takie, że no wiesz, jak puszczą muzykę, to po prostu widać ten dźwięk. No i jak postawią sobie taki samochód na ulicy, no to wtedy oczywiście rozpoczynają się tańce. Natomiast no też tak, żeby to nie było, że to jest taka dzicz, tak? No są miejsca w Fortalezie, które są no takie, że to powiem, że to warszawka by pozazdrościła, nie? Dobrze, ale jak zapytałem, skąd to podróżowanie, to jeden z argumentów, który padł, to fakt, że lubisz jeść i poznawać też nowe smaki. To prawdopodobnie teraz, czym pod względem smaku charakteryzuje się Brazylia, to znowu będzie takie przestrzelenie, co się je w Europie, tak? To w takim razie... Bardzo trochę tak. To może w zależności od rejonu, też skupiając się na tym rejonie, w którym ty się znajdujesz, co jest takiego kultowego, wyjątkowego dla tych przestrzeni, jeżeli chodzi o jedzenie? To, danie, które jest takie popularne w całej Brazylii, to jest feijoada. To jest taki gulasz z czarnej fasoli, z kawałkami różnymi świni. I tam są i uszy, i ryjek, i kopytka, i w ogóle wszystko, i ze skórą jeszcze, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś no, ma wrażliwszy żołądek, no to czy ucho, to pewnie tego nie zje. Tak. Natomiast no, ogólnie jest bardzo dobrze to przyprawione, jest naprawdę ta feijoada pyszna. Do tego oni podają liście kalafiora, które są pokrojone w cieniusieńkie z paseczki i podsmażone z bekonikiem na masełku. Przy tym się uśmiechasz, kawałek, czyli to jest smaczne? Tak. I kawałek pomarańczy. Okay. Więc to jest tak bardzo takie typowe i to znajdziemy jakby w całej Brazylii, wszędzie. Natomiast jeżeli chodzi o północny wschód, czyli tutaj, gdzie ja mieszkam, no to oczywiście wszystkie owoce morza to są bardzo, bardzo typowe, natomiast to jest danie ludzi bogatych, tak? Aczkolwiek w tej chwili owoce morza są tańsze niż mięso, czy w sensie wołowina, więc taniej jest kupić kilogram krewetek niż po prostu steka. Natomiast bardzo typowym daniem tutaj z północnego wschodu jest suszona wołowina. No i ona jest też pyszna. Tego, no nie wiem, bajądź dość, czyli ryż z fasolą i z serem takim białym ciągnącym się. Albo feijão z nioverdi, czyli znowu fasola ugotowana w śmietanie z rozpuszczonym serem. Więc jakby to nie jest lekka kuchnia, ale jest to wszystko pyszne. No i oczywiście wszędzie jest mąka z manioku, czyli tak zwana farofa już usmażona. To jest trochę tak, jeden Polak kiedyś to powiedział, że to jest trochę tak, jakby jeść piasek. Ja się wtedy bardzo z tego uśmiałam, a tak naprawdę ta farofa jest pyszna. Więc to jest takie bardzo, bardzo typowe. W sumie ciebie słuchają, już zgłodnieli tak te kubeczki smakowe, gdzieś tam te ślinianki pracują. Polska, no wiadomo, z jakiego napoju jest rozpoznawalna i sławna. We Włoszech napijemy się grappy, wina. Co wypijemy w Brazylii? No, cachaça brazylijska to jest oczywiście caipirinha, czyli cachaça, czyli taki chniejszy pimper z cukrem i z limonką. To jest chyba najpopularniejszy drink. No i Brazylijczycy zaadaptowali go, bo nie wszyscy lubią smak czy zapach kaszasy, więc jest caipirinha, to jest z kaszasą, a caipiroska to jest z wódką, więc można sobie wszystkie, ze wszystkimi owocami można sobie wymieszać tego drinka i będzie jeden inia, to jest z kaszasą i oska to jest z wódką, więc ja jako zborowska, wszyscy mają ogromny ubaw i jak słyszą, że mam tak na nazwisko, to mówią, że brzmi jak drink. Wiemy, czym charakteryzuje się Brazylia, co jest fajnego, jacy są ludzie, co można zjeść i można wypić. A co można robić na przykład w weekend, kiedy świeci słońce i jesteśmy nad wodą, no i trochę powieje. Kitesurfing, czyli coś, co przypadło i tobie do gustu,
stało się pasją? Tak, ja jestem totalnie odjechana na punkcie kajta i to jest taka rzecz, która powiem, że zmieniła moje życie i nie przesadzam w ogóle, dlatego że no ja mieszkam w Brazylii od 16 chyba lat już w tej chwili, a na kajta zdecydowałam się rok temu i to też nie dlatego, że ja się zdecydowałam, tylko zostałam do tego po prostu zmuszona przez mojego byłego faceta. On mnie po prostu, bo on jest zapalonym kajciarzem, on mnie do tego przymusił. Ja miałam tam 15-16 lat temu, podjęłam próbę nauczenia się pływania na kajcie. Nie spodobało mi się, przestraszyłam się i miałam taką traumę. No i on mnie po prostu do tego przymusił. Przymusił mnie do natychmiastowego kupna sprzętu i przymusił mnie do pływania i powiem tak najszczerzej na świecie, że dzisiaj tak sobie myślę. Pomówię to między nami, tak żeby nie za dużo osób to słyszało. Tak. On właśnie do tego służył w moim życiu, żeby mnie zmusić do pływania na kajcie. Tak sobie myślę, że po to się pojawił. Tak, tak, tak. Myślę, że to właśnie po to on się pojawił. Jestem mu to za to ogromnie, ogromnie, ogromnie wdzięczna. Ostatnio mu to nawet powiedziałam. Bo kajt po prostu to jest taki kontakt z oceanem, kontakt z przyrodą. Płynę i nagle na przykład wypływa mi ogromny żółw, taki ogromny żółw. Albo skacze delfin. No nie, w ogóle to jest totalny po prostu odjazd. I to jest ten, tak, to jest ten moment w moim życiu, kiedy ja płynę. I po prostu w mojej głowie nie mam żadnych myśli, nie mam ja po prostu czuję takie najczystsze szczęście i wielokrotnie, znaczy do tej pory jest tak na kajcie, że ja płynę i na przykład krzyczę, Boże, jaka jestem szczęśliwa, jak ja dziękuję, jestem wdzięczna, jak po prostu totalnie odklejona osoba, a ja po prostu się drę ze szczęścia. To jestem, taki wewnętrzny katarsis to jest takie oczyszczenie totalne. Tak. I to jest, znaczy dla mnie to jest po prostu coś niewiarygodnego i jestem totalnie wkręcona, zajarana. Czekam, aż moje córki będą troszeczkę starsze, żebym mogła je przymusić do uprawiania tego sportu. I mam nadzieję, że tak pokochają go jak ja. No ja oczywiście strasznie żałuję, że dopiero teraz. No bo gdybym zaczęła wtedy i się nie zraziła, no to dzisiaj to bym normalnie na olimpiadę mogła jechać pewnie, bo kajt od ostatnimi czasy jest dyscypliną olimpijską. No absolutnie oczywiście żartuję, nie? Że na olimpiadę, no ale żałuję, że straciłam tyle czasu. Tego nie będziemy nigdy wiedzieć, ale możemy sobie tak wyobrażać. My tutaj na północnym wschodzie mamy w Fortalezie szczególnie właśnie bardzo dobre warunki wiatrowe. To jest jedna z najlepszych miejsc na świecie tak naprawdę do pływania na kajcie. No i w tej chwili jest, mamy około 7-8 miesięcy w roku taki naprawdę super wiatr. No a w miesiącach, w których wiatru nie ma, są fale, więc surfing, windsurfing, kitesurfing, no i w tej chwili oczywiście jest bardzo popularny foil, jest wing foil i kite foil, więc to jest w ogóle dla mnie totalnie jeszcze, no tak, to wyższa szkoła jazdy, to jest deska taka jak deska do surfingu, która ma miecz długi i można na tym pływać tak jak na surfingu, czyli bez żadnego żagla i po prostu się tak tam skacze, pompuje się, robi się jakieś tam ciśnienie, ja tego nie rozumiem, nie chcę tego tłumaczyć, no w każdym razie płynie się powiedzmy metr nad falą, więc jest się w powietrzu, a się płynie, bo miecz jest w wodzie płynie. Zanurzony cały czas. Tak, a i do tego, znaczy można to robić tylko tak, żeby bławić się na falach, a do tego jeszcze można mieć winga, czyli taką, tak jakby był to żagiel do windsurfingu, tylko on nie jest przyczepiony do deski, tylko sam żagiel, który trzymamy w rękach, o tak, no i tu się pływa znowu, albo znowu kite, czyli pływa się, no, no więc to jest wyższa szkoła jazdy, bardzo trudne i teraz stało się to bardzo popularne, coraz więcej ludzi na tym pływa. Więc weekendowo odpowiadając na swoje pytanie, no to można bardzo spędzać czas na aktywnie można spędzać czas, no ale można też spędzać czas po prostu leżąc i pycząc się na plaży i pijąc lodowate piwo z termosów. Ale jeżeli ktoś na przykład poleci do Brazylii i będzie chciał ciebie spotkać, to większe prawdopodobieństwo, że jednak trzeba wypłynąć na kajcie i gdzieś pomiędzy żółwiem a delfinem można spotkać pannę Hannę.
Tak jest, zgadza się. Mieliśmy już jednego gościa, w sumie gości, którzy podróżują z dziećmi i pokazywali, że to wcale nie jest problem. To, że pojawia się jedno, drugie, trzecie dziecko na świecie, to wcale nie musi w żaden sposób ograniczać naszej pasji, to w żaden sposób nie ogranicza nas, jeżeli chodzi o podróżowanie. Trochę znam odpowiedź na pytanie, jak to jest u ciebie, ale przybliż to naszym widzom. Czy podróżowanie z dziećmi to jest w jakiś sposób blokada tego, aby faktycznie poznawać nowe? Nie, absolutnie nie. Uważam, że trzeba dzieciaki jak najbardziej właśnie uczyć podróżowania i uczyć też zachowania, czy w samolocie, czy w jakichś innych ekstremalnych warunkach. Natomiast żeby podróżować z dziećmi, to przede wszystkim trzeba się przełamać i być bardzo dobrze zorganizowanym. To jest jakby dla mnie taka podstawa. Ja z moją starszą córką pierwszy raz poleciałam z Fortalezy do Cancun, gdzie gdyby to był lot bezpośredni, tak naprawdę do Playa del Carmen, gdyby to był bezpośredni lot, to ja bym tam była, nie wiem, w 5 godzin. Natomiast lot wyglądał tak, że z Fortalezy 3,5 godziny do Rio, w Rio przesiadka i 8 czy 9 godzin do Miami, w Miami przesiadka i godzinę do Cancun, w Cancun taksówka i godzinę czy tam dwie do Playa del Carmen. Także to była moja pierwsza podróż z moją starszą córką, która wtedy miała niespełna 3 miesiące. I trochę to był hardcore, ale dałam radę. No i potem ja miałam trochę taką sytuację, że ja podróżowałam z moimi córkami do Polski, dlatego że ja nie miałam po prostu innego wyjścia. Gdybym nie poleciała z nimi sama, to bym po prostu nie poleciała w ogóle. Więc od początku jakby latałam z moją starszą córką, to oczywiście mi bardzo pomogło w organizacji przy lataniu, jak już była druga. I taką najbardziej hardkorową podróż, którą odbyłam z moją młodszą córką i ze starszą, to było wtedy, kiedy starsza i miała 4 lata, a młodsza miała pół roku czy 5 miesięcy, jeszcze nie siedziała. Więc no, to był hardcore, no bo ja nie miałam nawet jakiejś do toalety sama. W sensie musiałam zawsze brać małą ze sobą albo ją po prostu dawałam obcym ludziom. Miałam trzymaj, bo ja muszę zrobić siku. I po prostu dobra organizacja. Jak się dobrze wszystko zorganizuje w torbie, to jest trzeba to też jest szybko okay, odejść, prawda? Że jak trzymaj, to ktoś bierze to dziecko i już nas nie ma, żeby on nie miał czasu zareagować. Ja często kładam pod fotelem moją młodszą córkę, pod fotelem nie przed powiemy nim. Tego, nie powiemy i tego. Wtedy leciałam. No, nie, ale wiesz, no, to jest jakby no tak, najbezpieczniejsze miejsce, no, bo nie spadnie i nikt na nią nie wdechnie. Więc tak. Zachwycona mówiłaś o pierwszym sezonie. Też wiemy, że jest to realizacja po prostu twojego marzenia. Ale też napomknęłaś, że jest duża szansa na sezon numer 2. Jak jest z tą szansą, jak jest z realizacją, a jeżeli dojdzie do niej, to w jakie strony świata nas zabierzesz? Drugi sezon będzie. Bardzo dobrze mi się współpracuje, bardzo lubimy się z całą ekipą z Rainbowa. Więc Rainbow to jest mój główny partner, który no, zabiera nas po prostu w destynacje, w które oni jeżdżą. W tym roku byliśmy w Dominikanie, byliśmy na Kubie, byliśmy w Meksyku, w Brazylii. W Brazylii ze względu oczywiście na mnie. Natomiast następny sezon ja bardzo proszę Rainbow, żeby mnie powysyłali do Azji. Ja w Azji nigdy nie byłam i dla mnie Azja będzie ogromnym wyzwaniem, dlatego że ja nie mówię w żadnym ichniejszym języku. Tak, i ja byłam, co prawda byłam, wiesz, w Dubaju i byłam na Zanzibarze, w sensie najdalej na wschód. Natomiast, no wiesz, w Dubaju wszyscy mówią po angielsku. Na Zanzibarze już tak, wiesz, w Tanzanii już tak kolorowo nie było, było mi ciężej się dogadać, natomiast oni też już coś tam gęgają po angielsku. Natomiast no, w Azji może być już różnie. I bardzo, bardzo, bardzo proszę Rainbow, żeby to były te kierunki,
bo chciałabym też Afrykę gdzieś jeszcze pojechać. Chcemy im to nagranie, żeby zobaczyli, żeby sobie przypomnieli, o co prosisz. No oczywiście. Więc nie, oni wiedzą, no, ale dzisiaj rano nawet mieliśmy spotkanie na Zoomie. A kiedy Wejdziego wejdzie do sieci kolejny sezon? Kiedy są? Na... Teraz odcinek następny tak, będzie za chwilę. Nowy sezon. Może tak, tak. Kiedy będziemy kręcić? No bo nie, bo my jeszcze żeśmy nie wypuścili wszystkich odcinków. Myśmy dopiero wypuścili Dominikanę i Meksyk, a teraz będzie wypuszczane na przemian Brazylia z Kubą. No i także ja myślę, że niedługo już trzeba będzie zacząć kręcić następne odcinki. No i bardzo, bardzo, bardzo bym chciała właśnie mieć to wyzwanie i być gdzieś, gdzie ja jeszcze nie byłam i gdzie nie będzie mi tak bardzo łatwo się z ludźmi dogadać. No bo wtedy będę musiała jakby, no co, body language. To będzie dla mnie to będzie po prostu coś zupełnie nowego. Ania, i innego. Tak jak twoja siostra mówi, że ty ciągle gestykulujesz, tak jak ja zauważyłem, że kiedy zaczęłaś mówić o tańcu, to już tutaj ramiona się kręciły, to też fajnie czyta się z twojej twarzy, co ci naprawdę sprawia przyjemność, które dania, jeżeli nasz widz się skupi, to będzie wiadomo, które są twoimi ulubionymi. Mam wrażenie, że ten boczek z podsmażanymi liśćmi kalafiora i pomarańczą, jeżeli dobrze zapamiętałem, to jest... Żuładą, tak, to jest bardzo potem dobra. Opowiadałaś o kajcie i nagle uśmiech potem o drugim sezonie, że już niedługo będziemy go nagrywali, też pojawiła się ta iskierka wokół i... Większa przestrzeń od jednego kącika do drugiego, jeżeli chodzi o usta. Ja się bardzo cieszę, że są takie osoby jak ty, które pokazują pełne pasji przede wszystkim, a też chcące dzielić się tą pasją i fantastyczną, pozytywną energią z innymi. I że to ma rację bytu, że to tak naprawdę będąc gdzieś po drugiej stronie globu, można docierać na przykład do osób czy w Brazylii, czy na całym świecie, bo twoje przecież programy są dwujęzyczne, trzyjęzyczne. Tak, ja zaczęłam, znaczy nagrywam wszystko po polsku i później to samo po portugalsku z napisami po angielsku. Także no zobaczymy. Mam nadzieję, że to po prostu się rozchula. Takie może i mała prywata. 167 tysięcy obserwujących na Instagramie, prawie 13 tysięcy na YouTubie. Gdy przyjeżdżasz do Polski, oczywiście jesteś też znana z telewizji, ale też z social mediów, z internetu. Jesteś rozpoznawalna? Jesteś taką celebrity? Ja tego na co dzień w ogóle nie odczuwam, bo mieszkam w Brazylii. Natomiast jak jestem w Polsce, to odczuwam to. Jest to, ponieważ jestem tak rzadko w Polsce, to jest to bardzo, bardzo miłe. Nigdy nie miałam sytuacji, żeby ktoś ze ściemy mi robił zdjęcia i tak dalej, co oczywiście jest bardzo męczące, to ja wiem, bo moja siostra no bardzo, bardzo narzeka właśnie na taką tego typu rozpoznawalność też, więc to musi być męczące. Natomiast ponieważ ja jestem w Polsce bardzo rzadko, to w ogóle tego nie odczuwam. A jak kręciłam Zborowska Last Minute, to podchodzili do mnie Polacy, bo sporo Polaków i mnie rozpoznawali nawet gdzieś na drugim końcu świata, więc to było bardzo, bardzo miłe. No i na tyle... co ja mam z tym styczność, to jest okej, okay, więc wszyscy mogą podejść, zbić pionę i mówiłaś tylko, że jak się przyjeżdża do Polski, to się czuje taką energię może właśnie przez mniejszą ilość słońca, że ktoś na przykład, jak pani jedzie tym wózkiem i tak dalej, więc ja mam teraz taki przekaz dla osoby, która podnosi głos na tym lotnisku. Proszę na Hani nie krzyczeć, bo ona robi kawał dobrej roboty i dzieli się fantastyczną energią. Haniu, to była wielka przyjemność spotkać się z tobą. Przed tobą jeszcze jest dużo dnia, bo jest ta godzina około, co, 11? Tak, 11, a my już kończymy tak, powoli pracę i zaczynamy drugą, może nieco spokojniejszą część dnia. Bardzo ci dziękuję, że porozmawiałeś, że się spotkałaś, a na pewno w opisie odcinka będzie link do twojego kanału, gdzie też zapraszamy naszych widzów. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo, cześć. Subskrybuj kanał Spektrum by Sportofino. Zajrzyj na sportofino.com.